nie mają też lepszych zamiarów, tak? Jesteśmy tutaj kościołem zgromadzonym na wyjątkowej, jak już sobie powiedzieliśmy na początku, uroczystości, nadanie imienia, to jest poważna sprawa. Prosimy również o modlitwę, abyśmy w codziennym życiu czcili wartości, jakimi dla każdego Polaka są Bóg, honor i ojczyzna. Ja będę bardzo szybko mówił, ale tylko wszystkim dzieciom. Dzieci, słuchajcie, stąd ja się tutaj wywodzę. Ja poznanie u was na Kaszubach. Otóż któregoś dnia, to było niespełna rok temu, pani Henia zaprosiła mnie na uroczystość wręczenia właśnie pani Henryce tytułu Kobiety Roku. To było w podpoznańskich Podstolicach. Ja grzecznie przyjechałem, uroczystość była wspaniała. Oczywiście po uroczystości pani Henia natychmiast zabrała mnie pod ramię, zaprowadziła pod kominek. No i zamiast rozmawiać ze wszystkimi, bo to był jej dzień. To był dzień, w którym wszyscy jej zadawali pytanie, wszyscy chcieli od niej usłyszeć odpowiedź. Zamiast mówić o sobie, mówiła właśnie o was. Siedziała i mówiła mi, jak źle robię, bo nasze biuro podróży w tym czasie było biurem, które bardzo chciało pomagać dzieciom. Jak źle robię, kierując swoją pomoc w tą stronę, w którą kierowałem. Mówi, słuchaj, jest taka miejscowość Borcz, wybaczcie mi, ja nie miałem bladego pojęcia, gdzie to jest. Mówi mi, jak przyjedziesz do Borcza i zobaczysz te dzieciaki, to nikomu innemu nie będziesz chciał pomagać. Mówiła o was tak dużo i tak ciepło. Ja byłem wzruszony i cieszę się, że przyjechałem tutaj, cieszę się, że was widzę, cieszę się, że widzę te uśmiechnięte buzie. To jest moment, w którym dla mnie, jako przedstawiciela turystyki, a powiem wam jeszcze jedno słowo. Bardzo mocno w głowie utkwiła mi myśl świętego Augustyna, gdzie usłyszałem przypadkiem, świat jest wielką księgą. Jeśli nie podróżujesz, czytasz tylko jedną stronę. Ja jako przedstawiciel podróżujących chciałbym podarować 20 z was możliwość przeczytania kolejnej strony z tej wielkiej księgi i chciałbym, żebyście spędzili z naszym biurem podróży wspaniałe, fantastyczne tegoroczne wakacje w dwóch krajach, w Hiszpanii i w Bułgarii.